Dziś opowiem Wam o gwintowaniu w imadle z użyciem pryzmy. Jest to pryzma, którą używam do strzałki. Tutaj co ta pryzma powoduje? Powoduje tak, że tulejka jest trzymana w trzech punktach. Jedna tu od strony imadła, dwa od strony pryzmy. Dodatkowo to, że jest mocowana w imadle, uzyskujemy to, że jest zamocowana tulejka prostopadle i nam się nie obraca tak łatwo, jakbyśmy zamocowali tylko w samym imadle. O, to taki prosty sposób. Tyle czasu się robiło różne takie rzeczy, a tu wymyśliłem sobie coś takiego. Nie mam niestety statywu, żeby pokazać, ale wierzcie mi, próbowałem, kręciłem i tulejka się nie obraca. To jest tulejka FI16. Tutaj z tego widać, że mógłbym jeszcze mniejszą, na pewno FI12 jeszcze gwintować w tej pryzmie. A większe to też, o tutaj z drugiej strony, też będę mógł zamocować. A mam jeszcze większą pryzmę, także w tamtej na przykład tej dużo większą tulejkę mógłbym gwintować w imadle z użyciem pryzmy. Dziękuję.